Nazywam się Czesław Mozil, wciągam brzuch i zapraszam do słuchania audycji Ale Kultura Show. Ale Kultura Show. Ale Kultura Show, druga godzina, naszym gościem przypominam Czesław Mozil. Mieliśmy porozmawiać o koncertach, także od razu przechodzę do pierwszego pytania. Jędku, przepraszam, mogę ci przerwać, to jest straszne, bardzo nie lubię przerywać, tylko chciałbym jako jedną uwagę taką, zanim zaczniemy rozmowę, ponieważ to wejście będzie wejściem z cyklu Na krawędzi słowa. Nie powiemy wam, o co chodzi, ale ten fragment naszej rozmowy będzie nieco inny niż reszta. O co chodzi, myślę, że się zorientujecie w odpowiednim momencie. Zaczynamy. No dobrze, ja byłem na twoim koncercie w Czarnej Perle, no i muszę ci przyznać, że strasznie podobało mi się to, jak energicznie poruszałeś się po tej scenie. Na początku byłeś melancholijny, potem nagle zacząłeś skakać, ruszać się i tak dalej. No, jak zacząłeś skakać jak Maciek z Klanu po prostu. No i generalnie cóż, jak to jest, czy... to ty przeżywasz tak muzykę, że masz różne nastroje, czy to jest jakaś gra, żeby zrobić po prostu lepsze show? Znaczy ja generalnie strasznie się staram, nie wiem, strasznie się o Jezus, słuchaj panowie, nawet nie wiem, co to znaczy, dobrze, będę, ale co znaczy, ja nie wiem, co to znaczy się w ogóle starać i udawać, bo generalnie to jest tak, że co się dzieje, to się dzieje. Na pewno to jest jakaś mieszanka stanu emocjonalnego, który był wcześniej, w ten sam dzień. Nie wiem, no gramy różne kawałki i niektórzy myślą może, że to jest fajnie, absurdalne i nie myślą, że ten kąt jest taki abażurny, ale nie wiem, ale obojętnie co, to ja sądzę, że zrobimy swoje i będziemy się starać. Dobrze, jeżeli chodzi o koncerty, gdzie wolisz grać? W większych miastach, czy może takich mniejszych? W mniejszych nie zgubiłem się, nigdy w większych czasem się gubiłem. Czyli wracając do pytania, wolisz w większych miastach grać, czy w mniejszych? To myślę, że to wszystko zależy od miejsca, gdzie jest najlepsza chińszczyzna. Tam, jak jest dobra chińszczyzna, to lubimy wracać do tych miast. O, tam był świetny Chińczyk, tam wracamy. No to tylko chodzi o to, jakie azjatyckie jedzenie jest. Nie można porównywać. Czasami w największym mieście jest zły Chińczyk i wtedy nie można tam wracać. No. A które koncerty cenisz sobie najbardziej? Te ze swoim zespołem, z Tysco Value, czy solo akty? A tak jeszcze zanim odpowiesz, to chciałem powiedzieć, że sprzedam Opla. Proszę pisać do mnie na Facebooku. Spoko. A jaki rocznik? 96. Dobra. A co, diesel? Tak. Super, dobra. Nie, no, fajna bryka, tylko opony, niestety, wiesz. Koneser. Dobra, ale co, będą zimowe, spoko. Czyli tak, które koncerty cenisz sobie najbardziej? Te solo akty ze swoim zespołem, czy z tym Tesco? Ja przyznam, że bardzo, bardzo niedawno zacząłem grać koncerty, bo dopiero jak spotkałem Kubę Wojewódzkiego, to on powiedział mi teraz kilka lat temu, Czesław, że jesteś gotowy, jesteś jurorem, możesz wreszcie zacząć grać koncerty. Więc zacząłem grać koncerty dopiero chyba kilka lat temu, a tak to po prostu się obijałem i się lansowałem. A propos lansowania i obijania, chciałem zapytać, czy lubisz masło? Wiecie, ja generalnie uwielbiam masło. Uwielbiam masło, ale wolę pić. Wolę pić margarynę i tyle. Oprócz tego chciałem zapytać, czemu zdemolowałeś kawalerkę Łukasza Jakubiaka? To było niemiłe. Wiem, to było bardzo. To było bardzo nieodpowiedzialne, przecież mogli cię za to. Wszyscy hejterzy nagle na ciebie naskoczyli i na pewno przy tym zwiastunie. Co się działo wtedy w twoim życiu? Bo to była na pewno bardzo trudna sprawa. Może ewentualnie to była po prostu ustawka i to był żart, który finalnie spowodował, że ludzie nie mają dystansu do siebie. Tam nawet widać, jak jest kurczę kwiatek, który stoi na ziemi, go ściągnęliśmy specjalnie. Ale nie. Łukasz świetnie gra, ja się staram, jestem takim wannabe aktorem, bo byłem gwiazdą Jasełek, no i finalnie po prostu wyszło na to, że to, co miało być żartem, każdy w to uwierzył. Ja trochę zazdroszczę Łukaszowi, bo on zaczął trenować w ogóle i mogę zdradzić taką rzecz, że między 13 a 20 grudnia teraz lecę z Łukaszem na Lanzarote. On miał tam sesję zdjęciową, moment odpocząć, znamy się. On nie jest taki męski może jak John Depp, bo sądzę, że Johnny Depp jest taki bardzo męski, ale na pewno świetnie gra Łukasz i to takie aktorstwo tutaj, tak samo jak w wywiadzie z dupy, no ludzie muszą po prostu
czasami ludzie nie mają dystansu do tego i naprawdę mnóstwo ludzi uwierzyło w to, że ja naprawdę mu tą kawalerkę rozwaliłem, dlatego że się naprawdę denerwuję, jak ktoś do mnie mówi Czesiek. Właśnie o to też chciałem zapytać, czy to jest czy jak my dzisiaj powiemy, bo ja się boję Czesiek. Panowie, możecie mówić Czesiek ile chcecie, naprawdę. Dobrze, okay. Czesiek. Nie ma problemu. A nie powiemy na pewno Putin. Ani Mordoklejka też tego nie powiem. Nie, no wiesz, to zależy jakim stanie, no. Ja się, wiesz, to by był szat, gdyby przyjechał do mnie Putin, to bym wiedział wreszcie, że... To jest człowiek roku chyba dla niektórych. No. Na przykład James Bond też jest taki człowiek roku. Czy to jest koniec wejścia na krawędzi właśnie słowa? Właśnie ja chciałem powiedzieć, że lubię sweter w groszki i krzyk. Teraz już chyba wszyscy wiedzą, na czym polegała ta gra. Chodziło o to, że braliśmy sobie karteczki wszyscy we trzech, no i każdy musiał wkleić odpowiednie słowo z tej karteczki do wypowiedzi. Myślę, że fajnie gra. No, bardzo fajnie. No. Słowa mogą być jeszcze bardziej takie... Hardkorowe. No, nie, ja się bałem, bo jak było pierwsze słowo abażur, to dalej nie wiem, co to jest abażur. Ja też muszę przyznać, że też nie wiem, co to jest abażur. No wiecie co? Ja nie wiem, co to jest panowie, abażur. Panowie, jestem zawstydzony. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę wchodzi w moda i kobiety naprawdę na to lecą, że się przyznawać do tego, że się czegoś nie wie. Bo wszyscy próbują być macho i tacy mądzi, ale to... Czyli ja bym wyrwał w tym momencie. A ja bym nie wyrwał, tak? Ja wyrywam cały czas, mówię po prostu, wiesz, ja nic nie kumam. O, jeśli taki złotki ci powiem, ja się nauczę. A co znaczy abażur, panowie? To jest takie coś, co się na lampkę nakłada, na lampę. Super, no teraz wiem. Coś tak w tym stylu, taka definicja, bardzo, bardzo luźna. Ja mam szklaną lampkę, nie mam abażura, dlatego nie wiem, co to jest abażur. A mi hejterzy nie są potrzebni do niczego, bo oni i tak nie płytą, kupy nie płytą. Nie kupią płyty, albo nie przyjdą na koncert, więc okay. Gdyby hejtowali i przychodzili na koncerty, to było super. Albo gdyby hejtowali, a potem byśmy się spotkali po cztery oczy.